Witajcie kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem z serii Top 3 i w tym odcinku poruszymy sobie kwestię najlepszych pomadek matowych. Linki do wszystkich innych odcinków, które powstały z tej serii, macie tradycyjnie w opisie na dole. A dzisiaj przechodzimy już do podsumowania Top 3 najlepszych produktów do ust. Jak Wam się podoba moja fryzura? Żebyście się mną nie znudzili, czasem trzeba kombinować, to nie jest tak. Jeżeli chodzi o pomadki matowe, to sytuacja jest taka, że ja mam jedną firmę, która totalnie podbiła moje serce i która sprawiła, że na długi czas ja zaprzestałam jakichkolwiek testów i poszukiwań, jeżeli chodzi o pomadki matowe. Jeżeli mnie oglądacie, to też zapewne wiecie, iż jest to firma Golden Rose i seria Velvet Matte. Ja ogólnie mam największy zbiór ich pomadek. Nie są to jeszcze wszystkie pomadki, ale myślę, że wkrótce będą. Dla mnie absolutnie formuła Velvet Matte jest to coś, co po pierwsze mi się najdłużej trzyma na ustach. Ponadto mają przepiękne kolory. Ten mat wygląda bardzo zdrowo na ustach, co jest dla mnie bardzo istotne, ponieważ nie chciałabym, aby moje usta wyglądały na suche czy spierzchnięte, nie daj Boże. Matowe wykończenie pomadek jest to moje ulubione wykończenie. Ja nie przepadam za jakimkolwiek błyskiem, nie przepadam za jakimkolwiek w ogóle elementem świecącym się. Stąd też dlatego ja właśnie potrzebowałam pomadek matowych, które będą matowe, ale też nie będą wysuszające, a wręcz bym rzekła, że będą nawilżające. I na początku było tak, że nie do końca przypadły mi te pomadki z serii Velvet Matte, ale bardzo szybko doszłam do tego, że to nie była wina tych pomadek, tylko była to kwestia mojej pielęgnacji ust. I odkąd zawsze na noc kładę sobie na noc. Odkąd codziennie idąc spać, kładę sobie na usta masełko Nivea lub też wykonuję sobie peeling ust, na przykład z taki zwykły domowy typu odrobinka miodu, troszeczkę cukru i po prostu pocieranie ust albo też szczoteczką do zębów, to te usta mają zupełnie inne ukrwienie, troszeczkę inaczej funkcjonują, są bardziej wypielęgnowane i od tego czasu te pomadki trzymają się absolutnie rewelacyjnie. I ja na co dzień najbardziej lubię nudziaki, ale też w swojej kolekcji mam róże, czerwienie i takie nieco bardziej brązowawe kolory. Także cała moja seria wygląda w ten sposób. Dajcie znać, czy chcecie filmik o wszystkich tych pomadkach razem ze swatchami. Chętnie taki dla Was przygotuję. Te pomadki mają również ogromny plus taki, że oprócz gamy kolorystycznej, oprócz pięknego matowego wykończenia i trwałości, również mają bardzo niską cenę, co jest ich ogromnym plusem. I myślę, że z tego względu też bardzo długo będą bezkonkurencyjne. Kolejne pomadki są to pomadki z Kobo. Nie wiem, czy wiecie, ale produkty z Kobo są opracowywane, jeżeli chodzi o formułę i całą tą ich strukturę i konsystencję, przez Daniela Sobieśniewskiego. Jeżeli nie wiecie, kto to jest, to w opisie dam Wam link do jego strony na Facebooku. Jest to bardzo znany wizażysta, który razem z Karoliną Matraszek prowadzi szkołę wizażu w Warszawie. Ta szkoła się nazywa Pro Makeup Academy i w tej szkole też wykłada m.in. Asia Maksineczka, jak i Karolina Ziętek, makeup artist. Także to są, tak jak bym powiedziała, sławy nasze wizażowe w Polsce. I właśnie Daniel opracował formułę matową Matte Liquid Lipstick z Kobo. Ja mam póki co dwa kolory. Te dwa kolory, jest to numerek 405 Passiflora Tea i numerek 401 Cranberry Meringue. Obydwa te kolory są bardziej nudziakowe, mają bardzo fajną, nawilżającą formułę, zastygają na ustach, nie są aż tak trwałe jak produkty z Golden Rose, przynajmniej w moim odczuciu, ale prezentują się bardzo ładnie na ustach i zdecydowanie są lepszą opcją, jeżeli poszukujecie może mniej trwałego, ale bardziej takiego bezpiecznego dla ust, jeżeli chodzi o nawilżenie właśnie zachowywania się tych produktów na ustach. Te produkty w standardowej cenie, nie pamiętam dokładnie ile kosztują, ale wydaje mi się, że około 16 czy 20 maksymalnie złotych. Także też nie jest to jakaś powalająca cena, więc myślę, że warto sobie wypróbować. To są dwa kolory, które najbardziej wpadły mi w oko tak dla mnie na co dzień. Natomiast też jest wiele innych produktów, dość szeroka gama kolorystyczna. Myślę, że też Daniel zaprojektuje być może w przyszłości więcej tych kolorów. Także zdecydowanie myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Także to jest kolejna propozycja, jeżeli chodzi o matowe pomadki. I ostatnia propozycja, jeżeli chodzi o moje top 3 najlepszych pomadek matowych do ust. Są to produkty z Sephory, marki Sephora. One są najdroższe, jeżeli chodzi o to całe zestawienie, ponieważ w standardowej cenie one kosztują około 49 zł czy 45. Mogę się mylić, także podlinkuję Wam pod spodem linki i do Golden Rose, i do Kobo, i do tych z Sephory, żebyście
były, że tak powiem, na bieżąco z ceną oraz z całym asortymentem kolorystycznym. Także tak, jeżeli chodzi o Sephora, jest to seria Rouge Fusion i jedna jest z serii The Neutrals, a druga jest po prostu Rouge Fusion i tyle. Ta, która jest z serii Rouge Fusion The Neutrals, ma numerek 15, Rosebud, a ta druga jest w numerku 02, Rosewood Elixir. Obydwa te kolory, moim zdaniem, są takimi idealnymi nudziakami na co dzień. Ten numer 02 Rosewood Elixir, on jest troszeczkę ciemniejszy, daje takie bardzo chłodne wykończenie na ustach, ale moim zdaniem jest przepiękne, a jeszcze jak się przypudruje delikatnie te usta, to w ogóle wygląda to rewelacyjnie. Także są one już z troszeczkę wyższej półki cenowej, ale jeżeli ktoś by chciał, to jak najbardziej są oczywiście dostępne i jak najbardziej możecie celować właśnie w tą półkę. Natomiast warte podkreślenia jest to, że one niczym jakościowo szczególnie nie odbiegają od tych produktów, które przedstawiłam wcześniej, a które są zdecydowanie tańsze. Dodatkowo też może być to informacja, która się może przydać niektórym z Was, mianowicie, że delikatnie się lepią. Mnie osobiście jakoś to szczególnie nie razi, natomiast zdecydowanie bardziej komfortowo czuję się, jeżeli pomadka nie zostawia żadnego lepkiego wykończenia na moich ustach. Natomiast jeżeli odciśniecie sobie tą pomadkę nałożoną na usta, później w odrobinkę chusteczki, to oczywiście to uczucie dyskomfortowe znika i możecie się cieszyć bardzo ładnym kolorem i przede wszystkim matem. Nie powiedziałabym, że utrzymują się jakoś wielogodzinnie, ponieważ tak naprawdę z tych wszystkich trzech propozycji one moim zdaniem utrzymują się najkrócej, ale być może to też wynika z tego, że nie testowałam ich w jakichś ekstremalnych warunkach czasowych. Natomiast no nie wiem, moim zdaniem najdłużej się utrzymują pomadki z Golden Rose i też najładniej się zjadają, więc zdecydowanie akurat w tym top 3 moim takim piedestałem i punktem pierwszym oraz pierwszym miejscem na podium są pomadki z Golden Rose. To by było tyle, jeżeli chodzi o moje podsumowanie najlepszych pomadek matowych do ust, w moim odczuciu najlepszych. Koniecznie dajcie mi znać jak zawsze, jakie są Wasze ulubione i polecane przez Was produkty do ust z wykończeniem matowym. Koniecznie również polećcie mi takie produkty, które chciałybyście, abym ja wytestowała i przedstawiła w serii z polecenia widzów lub też zrecenzowała, jak się sprawdzają na mnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli lubicie serię Top 3, a my widzimy się już w następnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło, pa! Yeah.